Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Lubański, jestem product managerem w firmie One System. Moim gościem jest dzisiaj Mariusz Rybusiński z firmy Vim Software, który jest inżynierem systemowym i będziemy dzisiaj rozmawiali o backupie Office 365. Cześć Mariusz. Dzień dobry, cześć Staszku. Mariusz, wiele osób korzysta tak naprawdę z Office 365. Ten rynek cały czas rośnie i wiele osób przesiadło się na ten model subskrypcyjny. Co o tym sądzi, jakby o backupie Office 365 sądzi Microsoft? Pierwsza sprawa, niedawno Microsoft zmienił, wprowadził nową nazwę, tak? Jest oprócz Office 365, tak, to już powoli odchodząca nazwa, jest też Microsoft 365, więc tutaj można również jakby zamiennie jeszcze pewnie przez jakiś czas używać. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie Office 365, całej tego portfolio tych produktów, które tam się znajdują, Microsoft dba przede wszystkim o jego dostępność, tak? Czyli żeby był tu i teraz dostępny, tak? 24 godziny na dobę. W drugiej kolejności myślą o tym, co zrobić, jeżeli ktoś sobie miesiąc temu, tydzień temu coś kasował, chciałby o tym, więc to nie jest priorytet dla Microsoftu. Głównym priorytetem jest wysoka dostępność, dlatego mają kilka data center rozsianych po całym świecie, redundancja, gdzie tylko to możliwe, natomiast nie jest, backup nie jest krytycznym tutaj. Pewne jego fragmenty są, natomiast nie jest to najważniejsze. Mariusz, kto jest odpowiedzialny za backup? Dobre pytanie. Otóż odpowiedzialność leży po obu stronach i po stronie dostawcy chmury, tak? Bo tu mówimy stricte teraz o Microsoftie, ale to dotyczy każdego dostawcy chmury. Istnieje coś takiego jak model współodpowiedzialności, tak? To ładnie nazwane. Natomiast to wygląda tak, że właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, za infrastrukturę jest odpowiedzialny dostawca chmury, czyli tutaj w tym przypadku Microsoft. I im bliżej, tak, zbliżamy się do danych, tym coraz mniej odpowiedzialności jest po stronie dostawcy chmury, a coraz więcej po stronie odbiorcy, tak? Czyli za dane, które przechowujemy, odpowiedzialny jest użytkownik, tak? Jeżeli wykupiłem subskrypcję Office 365 i na żółtej karteczce do kubka, tak? Czy gdzieś pod kubkiem schowam hasło do tej mojej subskrypcji, no to Microsoft nie może być w żaden sposób za to odpowiedzialny. Tu jest wtedy odpowiedzialność za dostęp do tych danych, za je przechowywanie, tak? My jesteśmy jako klienci, jako użytkownicy końcowi, każdy jest za to odpowiedzialny, a Microsoft dba o całą infrastrukturę. Jasne. A powiedz, co się potem dzieje z takim backupem? Gdzie on jest składowany? Możliwości mamy wiele, tak? Tutaj w zależności od wymagań użytkowników, tak? Część użytkowników może nie chcieć u siebie lokalnie przechowywać swoim, bo nie ma swojej serwery, nie chce się pozbyć, z tego powodu idą do chmury, tak? Żeby się pozbyć lokalnie, czego tylko się da, i mogą takie dane przechowywać w chmurze, czy to w Azurze, czy w dowolnej innej platformie. Można to też przechowywać w lokalnym data center, tak? Tu znowu może na przykład niektóre obostrzenia prawne, jakieś wymogi zmuszają nas do przechowywania w swoim, naszym lokalnym data center, więc możemy w dowolny sposób przechowywać te dane. A jeżeli chodzi o sam proces backupu, czy to jest szybki proces, jak szybki to jest proces? Pierwszy backup, wiadomo, jeżeli mamy dużą ilość danych, no to te dane musimy przepchnąć, chociaż tutaj też mamy rozwiązania Vima oferują możliwości, które optymalizują zabieranie danych. Natomiast kolejne backupy są backupami przyrostowymi, tak? Więc zabieramy tylko zmienione dane. Podobnie jak z pocztą, tak? Gdy uruchamiamy Outlooka, to spływają nam z serwera pocztowego tylko nowe maile, tak? Nie ściągamy całej skrzynki, tylko nowe maile. Podobnie dzieje się z backupami, że zabieramy tylko backup nowych maili, nowych danych, które mamy w ramach OneDrive'a, na SharePoint'cie, czy w dowolnych naszych usługach danych, jakie tam przechowujemy. Self-service portal, nowość. Czy byłbyś w stanie nam powiedzieć, na czym to polega, co się pokryje pod tym hasłem? W najnowszej wersji dajemy możliwość użytkownikom, znaczy jeśli do samodzielnego odtwarzania danych, żeby nie musieli dzwonić do działów IT, tylko po prostu użytkownik wchodzi na stronę, loguje się swoimi poświadczeniami i ma możliwość odtworzenia z pojedynczego maila, pojedynczego dokumentu. To jest jakby jedna możliwość, tak? Inne możliwości przywracania danych, no to można tak jak do tej pory, tak? Przywracanie poprzez kontakt z administratorem, i administrator może przywrócić
pojedynczego maila, czy też całą skrzynkę, tak? No to już wtedy te scenariusze z portalem samoobsługowym no nie do końca mają tu zastosowanie, tak? Jeżeli nam chcemy całego mailboxa przywrócić. Podsumowując, czy mógłbyś wymienić główne powody, dla których warto backupować Office 365? Najważniejszym powodem jest człowiek, tak? Bo najwięcej błędów popełnia, więc jakieś przypadkowe skasowania plików, jeżeli byśmy chcieli się cofnąć do 1 stycznia stanu naszego skrzynki pocztowej, więc przywrócenie danych, tak? Takie klasyczne skasowanie, nie mamy danych, przywracamy. Następna przyczyna, dla której warto robić backupy, są różnego rodzaju zagrożenia i tu możemy wyróżnić zagrożenia wewnętrzne, na przykład odchodzący, zwolniony pracownik, tak? Który chce popsuć jak tylko, ile tylko się da, zanim odejdzie z firmy, czy też zewnętrzne zagrożenia, hakerzy, ransomware, przed nimi również musimy się chronić. Następna sprawa, Teamsy, złożoność Teamsów, gdzie te dane są w wielu różnych miejscach przechowywane, częściowo w Exchange'u, częściowo w OneDrive'ie. Złożoność tych danych powoduje, że też powinniśmy o nie dbać. Różnego rodzaju regulacje prawne, tak? Czy to sektor medyczny, sektor finansowy, bankowy, mogą mieć również wymogi przechowywania danych w specyficzny sposób, tak? Czy to mówimy o przedziale czasowym, czy to o miejscu, gdzie przechowujemy dane, na przykład w lokalnym data center, czy scenariusze migracyjne. Dziękuję za twój czas. Dziękuję bardzo. Dzięki.